Państwu, witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nagrywamy jak zwykle w Arena Gliwice, a do studia zaprosiłem dziś Leszka Balcarczyka z firmy 3D Format. O współczesnej geodezji rozmawialiśmy w Infrastudio już z profesorem AGH Tomaszem Overko. Natomiast Leszek należy do grona praktykujących geodetów, którzy wyjątkowo otwarci są na różne innowacje. O jego projektach badawczych, ale też o tym, jak zmienił się zawód geodety, porozmawiamy dziś z Leszkiem Balcarczykiem. Cześć. Cześć Marku. Proszę. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Sporo sprzętu, co? Zgadza się. Ale wiesz Leszku, jak kończyłeś studia na AGH, to chyba nie przypuszczałeś, że w ten sposób będziesz realizował zawód geodety. No muszę przyznać, że zdecydowanie nie. Obecnie się specjalizuję w fotogrametrii niskopułapowej i chociaż to była moja ulubiona działka geodezji podczas studiów, to z praktycznego punktu widzenia wybrałem geodezję inżynieryjno-przemysłową. Po prostu w tej dziedzinie łatwiej było o pracę. Natomiast kończąc studia, no, może byłem nieco rozczarowany, że moja dalsza ścieżka zawodowa nie będzie się łączyć z tym pięknym miastem Krakowem. Ale chyba udało się w końcu wrócić do Krakowa, a nawet na AGH. No zgadza się. Nasze drogi ponownie się połączyły. Do projektu, na który pozyskałem środki, zaprosiliśmy profesorów Sławomira Mikruta i Tomasza Overkę, moich byłych wykładowców. Zresztą ten drugi był ostatnio u Ciebie w Infrastudio. Tak, tak. Pan znam dobrze się z Tomkiem. Zgadza się. A co było takim Twoim największym przełomem, który sprawił, że poszliście w swojej firmie drogą innowacji i projektów badawczych? Myślę, że to była decyzja mojego ówczesnego szefa, a obecnie również wspólnika Adama Szopy, o tym, aby do naszej działalności wdrożyć skaning laserowy i fotogrametrię. To działo się 5 lat temu, wtedy jeszcze byłem dyrektorem do spraw technicznych Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji Format. Przyświecał nam jeden cel – rozwój. Po około roku prac nad wdrożeniem okazało się, że zaczyna nam to wychodzić, że ten cel realizujemy i zdecydowaliśmy, że musimy na całego pójść w ogólno pojęte pozyskiwanie danych przestrzennych w trójwymiarze. Kolejne pomysły i kierunki rozwoju wychodziły już w zasadzie bezpośrednio z rynku od naszych klientów. No i udało w końcu się zdobyć 2 ciekawe projekty. Mógłbyś coś więcej powiedzieć na ich temat? Tak, zgadza się. Pierwszy z nich, Volume Monit, realizujemy w konsorcjum z Politechniką Śląską i właśnie AGH. Zresztą chciałbym Państwu powiedzieć, że to właśnie profesor Marek Salamak jest pomysłodawcą realizacji tego wspólnego projektu, autorem nazwy Volume Monit oraz obecnie jest też kierownikiem prac B plus R. Dobra, Leszku, powiedz o co chodzi z tą nazwą, bo dla niektórych może być rzeczywiście tajemnicza. No faktycznie, chcemy po prostu utworzyć zautomatyzowany system pomiarów objętościowych. Mamy na celu przygotowanie systemowego rozwiązania, które naszym klientom zapewni szybkie, częste i dokładne dostarczenie informacji o swoich stanach magazynowych materiałów sypkich. Co ważne, chcemy to zrobić w sposób zautomatyzowany. A skąd się wziął pomysł na ten projekt? Bezpośrednio z rynku. Podczas jednego z nalotów nad kopalnią odkrywkową jeden z klientów zadał mi pytanie, a co jeżeli chciałbym tego typu pomiary wykonywać codziennie i jeszcze tego samego dnia otrzymać wynik, który mógłbym wprowadzić w swoje stany magazynowe do swojego programu, w którym prowadzę ewidencję. No, na tamten moment nie było odpowiedzi, dlatego że nie mieliśmy gotowego rozwiązania. Obecnie chcemy to zmienić właśnie wdrażając i wykonując badania Volume Monit. Co więcej, chcemy stworzyć takie oprogramowanie, które będzie wygodne w użytkowaniu, między innymi zastosowanie aplikacji mobilnych. Chodzi o to, żeby klient miał wygodny i szybki dostęp do swoich stanów magazynowych. Ponieważ takie pytania zdarzały się od kilku różnych klientów z różnych branż, zdecydowaliśmy odpowiedzieć na tą potrzebę rynku konkretną ofertą. A drugi projekt? Drugi projekt ma charakter bardziej inwestycyjny. Pozyskaliśmy go ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Chcemy w ramach niego wdrożyć usługę skanowania quasi-mobilnego w trybie stop and go. Chodzi o to, że będziemy instalować skaner laserowy na wysięgniku zamontowanym na kładzie,
co ma za zadanie przyspieszyć nasze prace oraz polepszyć dostęp do wysokich obiektów. Szacujemy, że pozwoli to zwiększyć efektywność i szybkość naszych prac nawet o 50%. Udało mi się namówić Cię na jeszcze jeden projekt, który już realizujemy z pracownikami i studentami Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Chodzi mi o rewitalizację zaginionej łużyckiej wioski na pograniczu polsko-czesko-niemieckim, czyli projekt o świetnej nazwie Slow Village. Swoją drogą gratuluję pomysłu na tą nazwę. Bardzo podoba mi się i gratuluję tej kreatywności autorom. Powiedz coś więcej o tym projekcie, bo dopiero go zaczynamy. Tak, myślę, że nawet specjalnie nie trzeba było mnie namawiać do tego projektu. Patrząc na zaangażowanie osób oraz lokalnej społeczności bliskiej temu projektowi, myślę, że to odrodzenie starosłowiańskiej wioski może być nawet bardzo dynamiczne. Mowa o przepięknej wiosce Wigancice Żytawskie, położonej w malowniczym wąwozie. No, muszę powiedzieć, że naprawdę ujęło mnie to miejsce swoim charakterem, swoją przeszłością, którą naprawdę czuć w tym miejscu. Pod koniec XX wieku kopalnia Turów Zgorzelec miała plany zlokalizowania w wiosce swojego zwałowiska nadkładu. Od planów odstąpiono, natomiast wioska została wysiedlona, a następnie zrównana z ziemią. Obecnie zespół m.in. właśnie z Politechniki Śląskiej pracuje nad pracami koncepcyjnymi, które mają doprowadzić do odrodzenia się tej wioski. No, mieliśmy tam pojechać razem, jak pamiętasz, nawet moje zaangażowanie w InfraBIM, też pandemia pokrzyżowała mi trochę plany, ale ty już tam byłeś, prawda? I wykonałeś już pierwsze prace. Jakie wrażenia? Tak, faktycznie. W październiku wykonaliśmy naloty fotogrametryczne pod prace koncepcyjne i planistyczne, które mają pokazać potencjalne kierunki właśnie odrodzenia się tej wioski. Natomiast myślę, że to dopiero początek prac w tym rejonie. Myślę, że potencjał tego rejonu jest naprawdę ogromny. Zakładając fotopunkty w tej wymarłej, można powiedzieć, wiosce, miałem wrażenie, że poruszam się po jakiejś tajemniczej grze komputerowej. Bardzo udzielił mi się też entuzjazm osób zaangażowanych w ten projekt. No i widzę teraz sam co najmniej kilka innych sposobów na spopularyzowanie tego miejsca, między innymi z zastosowaniem technik pozyskiwania danych, które stosujemy, ale również udostępniania tych danych szerszej społeczności z wykorzystaniem nowoczesnych technik wizualizowania 3D, między innymi technik VR, AR czy przestrzennych hologramów. A widzę, że wciągnęło Cię to nawet emocjonalnie. No tak, muszę przyznać, że te emocje udzieliły się nie tylko mi. Kiedy wróciłem z Wigancic wieczorem do domu, opowiedziałem swoim dzieciom o tym, gdzie byłem, gdzie się poruszałem samochodem, co się kiedyś w tej wiosce działo, co było, a jak to wygląda w tej chwili. I podczas rozmowy z moimi dziećmi, zresztą udało mi się odciągnąć ich od ich bieżących zajęć, co nie zawsze jest takie proste, zacząłem im pokazywać zdjęcia archiwalne tej przepięknej architektury. Kiedy mój najmłodszy syn Maciek zobaczył jeden z domów właśnie na archiwalnych zdjęciach, spytał: tatuś, a zbudujemy sobie taki? No, to myślę, że pokazuje bardzo dobrze możliwości tego miejsca, a przede wszystkim popularyzacji tego rejonu wśród ludzi młodych. Dobra, wróćmy trochę jeszcze do projektu Volumonit. Pamiętam naszą pierwszą próbę pozyskania projektów finansowania w NCBR i widziałem, że pomysł na te badania zrodził się z konkretnych potrzeb, bo okazuje się, że to ten pomiar objętości wcale nie jest taki prosty, jakby się mogło wydawać. No zdecydowanie nie, szczególnie jeżeli mówimy o naprawdę wysokich dokładnościach. Prawda jest taka, że dokładność pomiarów objętościowych z zastosowaniem dronów jest nieznana. Mówimy wprawdzie o dokładnościach rzędu 1-2% błędu względnego, natomiast nawet podczas badania stanu techniki, podczas aplikacji stwierdziliśmy, że wszelkie badania, które zostały wykonane na ten temat, są nieliczne i bardzo pobieżne. Natomiast to, czego oczekują nasi klienci, to pewność, że te pomiary, które będziemy dostarczać, są powtarzalne i dokładne. Dlaczego tak jest? Nasze pomiary mają służyć podnoszeniu efektywności kopalni. To nie mają być suche liczby, które po prostu trafiają do tabelek. One mają być wykorzystywane. Między innymi
innymi do tak zwanego lean managementu, którego podstawą jest między innymi skrócenie łańcucha dostaw. Jeżeli tak ma być, nasi klienci, a przede wszystkim właściciele, muszą być pewni, że te dane są właściwe. Obecnie te wyniki dostarczane metodą fotogrametrii niskopułapowej są często podważane. Nie ukrywam, że często słusznie, natomiast to jest temat na odrębną dyskusję. Mm-hmm. A czy oprócz kopalni i składowisk materiałów sypkich da się tę metodę zastosować w budownictwie liniowym, infrastrukturalnym? Dokładnie taki jest nasz zamysł. To znaczy system pomiarów objętościowych Volume Monit ma budowę modułową. Jest tak dlatego, że chcemy elastycznie dopasowywać się pod potrzeby konkretnych klientów czy zagadnień technologicznych, między innymi na przykład pod tematykę infrastruktury budowy, infrastruktury kolejowej czy drogowej. Dzięki naszemu systemowi każdy z uczestników budowy może mieć pełny dostęp do dokumentowania aktualnego stanu budowy, gdzie szczególny nacisk chcemy położyć na inwentaryzację i stan wykonania robót ziemnych. Obecnie, jak sam wiesz, z taką pełną transparentnością, no niestety jest problem. Ale przecież, co było widać na ostatnim infrabimie, takie podejście jest nieuniknione. Mam na myśli szeroki dostęp do danych przestrzennych, bo to jeden z filarów współczesnego BIM-u, który coraz bardziej integruje się z GIS-em. Widać, jak bardzo te projekty stają się interdyscyplinarne i nie jest to już zwykłe miernictwo, które kiedyś uczyliśmy się na studiach, prawda? Ale też widać bardzo silne akcenty i wykorzystanie narzędzi IT. Sam też programujesz? Nie, i obecnie tej umiejętności na pewno mi brakuje. Natomiast ponieważ rozmawiamy o projekcie w dużej części informatycznym, musiałem się zapoznać z częścią tej tematyki i zagadnień, tak żeby przynajmniej umieć rozmawiać o tym temacie z zawodowcami. Myślę, że w niedalekiej przyszłości nieuniknione będzie zatrudnienie w naszej firmie geodety informatyka. Natomiast w projekcie Volume Monit zdecydowaliśmy się na wybór firmy, która będzie doświadczona w przetwarzaniu obrazowym, w aplikacjach chmurowych oraz stosowaniu automatyzacji procesowej. No i w postępowaniu ofertowym wygrała firma Gorion Software House z Gliwic. Widząc zaangażowanie osób, które będą odpowiedzialne za realizację tego tematu, jestem przekonany, że podołają temu zadaniu. A czym możecie się pochwalić, jeśli chodzi o prace jakby poza badawcze projekty? To też są przecież nieraz ciekawe zadania i też poszukujecie tam jakichś usprawnień, innowacji. Tak, faktycznie. Cały czas szukamy narzędzi i technologii, które po pierwsze usprawniają naszą pracę, sprawiają, że jest bardziej efektywna, szybsza, ale szukamy też optymalnych rozwiązań dla klientów. To znaczy przede wszystkim te trudne dane przestrzenne chcemy klientowi w jak najwygodniejszy sposób udostępnić, bo z tym jest często problem. To są często trudne, ciężkie do obróbki dane. Ostatnio na przykład zaczęliśmy wykonywać pomiary termowizyjne w trójwymiarze z zastosowaniem technik fotogrametrii i skaningu laserowego niezależnie. Jeśli chodzi o termowizję, w ostatnich nawet dwóch tygodniach realizowaliśmy 3 zadania z zastosowaniem techniki termowizji w trójwymiarze do takiego zagadnienia badania stanu termicznego zwałowisk pogórniczych. Jednym z projektów był projekt realizowany dla Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej, międzynarodowy, gdzie głównym tematem jest badanie procesu erozji zachodzącego na skarpach. Okazało się, że w podczerwieni doskonale widać te procesy. Innym projektem jest projekt SUMAT, w ramach którego działamy razem z Instytutem Technik Górniczych KOMAK, również z Gliwic, gdzie zasadniczym celem jest badanie przydatności hałd pogórniczych i zbadanie możliwych zastosowań ulokowania tam konkretnego zagospodarowania przestrzennego. Mhm. Przyniosłeś do studia dzisiaj wiele ciekawych narzędzi. Takie właściwie powinien dzisiaj już mieć współczesny geodeta. Możesz coś nam zademonstrować z tych urządzeń? Tak, oczywiście. Mamy tutaj między innymi tachimetr zrobotyzowany. Obecnie to w zasadzie podstawowe narzędzie naszych zespołów geodezyjnych, które często po prostu stają się jednoosobowe. To, czego u nas w firmie jest w tej chwili w zasadzie najwięcej, czyli drony.
Unique H520, sprzęt bardzo odporny na warunki wieczne. Możemy latać nim często niemalże w huraganie. DJI Phantom 4 RTK, dron, można powiedzieć, do takiej codziennej, częstej pracy. Wydajny, szybki, wygodny w użyciu. I taki nasz najnowszy nabytek, który chciałbym Państwu zaprezentować, czyli DJI Matrix 210 RTK. Pozwolą Państwo, że go uruchomię. Zamontowaną jednocześnie kamerą termowizyjną oraz kamerą w świetle widzialnym RGB. Jak Państwo widzicie, zamontowaną na górze. Daje nam to możliwość inwentaryzacji obiektów, które znajdują się nad dronem. Możliwe zastosowanie to m.in. inwentaryzacja obiektów mostowych. No właśnie, taki przygotowujemy się, powinniśmy go w przyszłym tygodniu odebrać. Przygotowujemy się do wdrożenia takiego sprzętu. Brakuje tu jeszcze waszego wyjątkowego na polskie warunki skanera laserowego. O ile wiem, akurat jest na pomiarach, na projekcie na Litwie. Na tyle to był trudny projekt, trudne zadanie, że trzeba było już użyć takiej armaty? Faktycznie. Jest to sprzęt niezwykle wydajny, a przy tym, co dla nas najważniejsze, bardzo dokładny. Stąd jego zastosowanie w realizacji na Litwie, gdzie nasz zespół w tej chwili wykonuje inwentaryzację elektrociepłowni będącej w trakcie budowy. Daje przede wszystkim możliwość pozyskiwania bardzo gęstych chmur punktów w stosunkowo krótkim czasie, co sprawia, że jest po prostu bardzo wydajny. Z takich ciekawych projektów, które ostatnio realizowaliśmy, to były projekty w zasadzie głównie takie z zakresu szeroko pojętej, można powiedzieć, kultury, dziedziny kultury i sztuki. Skanowaliśmy dla Akademii Sztuk Pięknych, dla jednego z profesorów tej Akademii, potężną rzeźbę, kolosa, który następnie był transportowany do Indii, gdzie miał być już docelowo wykonany z niego odlew. Innym takim ciekawym projektem było skanowanie najciekawszych zabytków w Kazimierzu Dolnym, połączone z nalotem fotogrametrycznym, gdzie celem tych prac było wykonanie bardzo ciekawej projekcji holograficznej, przestrzennej. No tyle projektów, że nie zdążyłeś przygotować niczego na tegoroczny InfraBeam. I ruszamy z projektami badawczymi. Może w maju w takim razie udałoby się podczas InfraMost pokazać pierwsze rezultaty tych projektów. Możemy na to liczyć? Tak. Bardzo żałuję, że nie udało się uczestniczyć w tym roku, w tym bardzo ciekawym wydarzeniu. Natomiast to było właśnie skutkiem przede wszystkim pokrycia się, pozyskania dwóch projektów badawczych rozwojowych w jednym momencie. Na InfraMost zdecydowanie będziemy gotowi z ciekawymi zagadnieniami. Pomysłów jest co najmniej kilka. Między innymi, jak wiesz, mamy zamiar zająć się integracją fotogrametrii i skaningu laserowego w zakresie inwentaryzacji obiektów mostowych, tak aby przy jednoczesnym uwypukleniu zalet tych technik zniwelować ich wady. Tak. Planujemy też zbadać potencjał zastosowania termowizji 3D dla tego typu obiektów, ale to, co myślę, takie najciekawsze i najbardziej rozwojowe na przyszłość dla nas, w czym pokładamy największe nadzieje, to technologia pomiarów hiperspektralnych. W tej chwili mamy zaplanowane dwa pomiary testowe, wprawdzie na kopalniach odkrywkowych, więc w zagadnieniach troszeczkę odległych, może tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale myślę, że wnioski, które będą płynęły z tych pomiarów testowych, będzie można wykorzystać w projektach, w których myślę, będziemy znowu uczestniczyć razem. Leszku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Trzymam kciuki za te wszystkie Wasze projekty badawcze i liczę na udział w następnym, najbliższym InfraMost. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne edycje naszego InfraStudio.